Witam Państwa. Wszyscy przeżywamy trudny okres. Boimy się o siebie, swoich najbliższych, ale również o pozostające pod naszą opieką zwierzęta domowe. Ja sam odbywam obowiązkową kwarantannę i zastanawiam się, czy mogłyby być ze mną moje papugi. Czy byłoby to bezpieczne, zarówno dla nich, jak i dla mnie. W tej sprawie postanowiłem skonsultować się z osobą najbardziej kompetentną. Witam Cię, Andrzeju. Dzień dobry. Czy papugi mogą zarazić się koronawirusem? Według aktualnych danych nie mogą. Badania przeprowadzone przez Światowego Litera Diagnostyki Weterynaryjnej, laboratorium IDEX, nie stwierdziły obecności szczepu wirusa COVID-19 w próbkach pobranych od zwierząt. Tym samym należy uznać, że zwierzęta domowe, w tym również ptaki, czyli papugi, nie ulegają zakażeniu i chorobie wywołanej przez wirusa COVID-19. Zwierzęta, gatunki poszczególnych zwierząt mają typowe dla siebie szczepy koronawirusów, odmienne od COVID-19. Rozumiem, że w takim razie, skoro zwierzęta nie mogą zarazić się koronawirusem, my również nie możemy zarazić się nim od nich. Ale załóżmy taką sytuację, która niestety jest coraz bardziej możliwa, że oto osoba, która zaraziła się koronawirusem, która choruje i musi być poddana leczeniu szpitalnemu, zostaje zabrana do tego szpitala, a pozostające dotąd pod jej opieką zwierzęta domowe muszą być przekazane komuś innemu. Czy jest niebezpieczeństwo, że wirus może być przeniesiony poprzez ich pióra lub sierść? Czy możemy bezpiecznie przejąć takie zwierzęta i zaopiekować się nimi? Tak, można przejąć takie zwierzę od osoby, która zachorowała na COVID-19. Jednakże oczywiście z zachowaniem środków ostrożności. Ponieważ zwierzęta nie chorują na COVID-19 według najnowszych danych i nie zarażają się tym wirusem, to jednak mogą być jego wektorem. Czyli mogą przenosić wirusa na swoich piórach czy na sierści, a także na smyczce czy obruszce. Wirus różnie się utrzymuje w środowisku, różnie jest jego czas utrzymywania się. Zależy to od rodzaju powierzchni, od temperatury otoczenia i od wilgotności. Najdłużej się utrzymuje na powierzchniach plastikowych i ze stali nierdzewnej, bo do 3 dni. Ogólnie utrzymuje się w środowisku około 3 do 12 godzin. Jeżeli mamy w planach wziąć do siebie zwierzę od osoby, która zachorowała na koronawirusa, należy takie zwierzę wykąpać w mydle, w szamponie zawierającym mydła lub przynajmniej przetrzeć ich pióra czy sierść chusteczkami nasączonymi spirytusem. Ponieważ zarówno mydło, jak i spirytus, alkohol, inaktywują otoczki lipidowe wirusów. Oczywiście robimy to w masce, w rękawiczkach, najlepiej w okularach ochronnych również. Dobrze by było też założyć fartuch, przynajmniej fizelinowy, jeżeli nie mamy takiej możliwości, to ubranie z długim rękawem, które po kąpieli psa i dokładnym spłukaniu go wodą po prostu wrzucamy do pralki, a sami bierzemy prysznic całkowity z myciem głowy. To powinno w zupełności wystarczyć, żeby zabezpieczyć siebie i środowisko przed przenoszeniem koronawirusa ze zwierzaka, którego wzięliśmy do domu. Jeżeli przyjmujemy zwierzę, to przyjmujemy tylko samo zwierzę, bez obruszki, bez smyczki, bez kagańca. Takie rzeczy powinny być zakupione na nowo. Jeżeli przejmujemy papugę, to klatka albo powinna być nowa, albo dokładnie umyta mydlem i spłukana wodą. Jeden z widzów papużiej telewizji zapytał w komentarzu, jak uodpornić papugi na koronawirusa? Ale to chyba już nieaktualne pytanie, bo skoro wiadomo, że papugi nie zarażają się nim od nas, to nie będą również na niego chorowały. Ale powiedziałeś, że papugi mają własne wirusy. Można stosować ogólne uodpornienie.
A najlepszym ogólnym uodpornieniem jest zdrowe żywienie, stosowne do określonego gatunku. Zawsze tak było, że jedzenie, zdrowe jedzenie jest podstawą dobrej odporności. Tak jest u zwierząt, tak samo jest też u ludzi. W imieniu swoim i widzów Papuzi Telewizji bardzo dziękuję za cenne rady. Zdrowia życzę i do zobaczenia w lepszych okolicznościach. Dziękuję bardzo.